perspektywy boiskowej powiem, że pierwsza połowa była ciężka, bo Chełmianka bardzo dobrze się cofnęła, próbowała swoich kontr, ale jakoś udało się do przerwy strzelić pierwszą bramkę i po przerwie to już bardziej było z górki, strzeliliśmy drugą, trzecią i te następne bramki, tak więc grało się dużo łatwiej. No właśnie, bo ten początek meczu chyba ciężki, aczkolwiek wy dość spokojnie rozgrywaliście piłkę i po prostu byliście chyba przekonani o tym, że w końcu coś wpadnie do siatki. Tak, byliśmy przekonani, że coś wpadnie. Chełmianka właśnie, tak jak wcześniej wspominałem, bardzo dobrze się cofnęła i właśnie powiedzieliśmy sobie, że jak w pierwsza wpadnie, to kolejne na pewno będą. 7-0, no taki wynik na pewno bralibyście w ciemno przed tym spotkaniem. Po takim początku rundy na pewno dużo nadziei w was, że to będzie udana część sezonu. Tak, 7-0 właśnie byśmy brali w ciemno, ale cieszymy się, że te właśnie gole wpadają, ale przede wszystkim właśnie cieszymy się z tego, że zagraliśmy na zero z tyłu i czekamy właśnie z niecierpliwością na kolejny mecz. No i indywidualnie powód do radości, bo zawsze jak się wraca do drużyny i strzela bramki, to jest chyba duża satysfakcja. Tak, tak jak pan powiedział, właśnie cieszą bramki, ale tak jak wspominałem też wcześniej, że najważniejsze są 3 punkty. Teraz przed wami mecz z Orlentami, jaki to jest przeciwnik? To znaczy Orlęta u siebie zawsze były mocne, Motorowi często właśnie ta drużyna nie leżała, ale jedziemy z nadzieją na 3 punkty na 100%. Pojawiłeś się w Motorze, bo głównie właśnie na myśli twój transfer Krzysztofa Robskiego, aby zagwarantować, że to biało-niebieskim bramki. Dzisiaj pokazujesz właściwie od samego początku, że jesteś w stanie to zagwarantować. To cieszy? Tak, właśnie cieszą te bramki. Właśnie ja i Krzysiek w tej trzeciej lidze już trochę bramek nastrzelaliśmy. Jak nie próbujemy sobie dograć, no to ktoś tam drugi wykończy. Tym razem dzisiaj Krzysiek mi jedno dograł na głowę, ja wykończyłem. Mam nadzieję, że w następnym razem coś jemu dogram. Czasem jednak po takich transferach ten celownik się zacina, prawda? A tutaj od samego początku te piłki wpadają. Dobrze się czujesz w tej drużynie? Tak, bardzo dobrze się czuję w tej drużynie, bo właśnie Motor preferuje ofensywny styl gry i właśnie to mi odpowiada. Jak podchodzicie do walki o koronę Króla Strzelców z Krzykiem Nockim? To znaczy nie, my nawet na to nie patrzymy. Tutaj właśnie najważniejsze są 3 punkty i w każdym kolejnym meczu właśnie walczymy o zwycięstwo. Jedna bramka w sparingach, a dwie dzisiaj w lidze od razu. To zostawiałeś wszystko na ligę? To znaczy właśnie cieszę, że tak jak wcześniej powiedziałem, że to nieważne kto strzela bramki, ważne są 3 punkty, ale ogólnie jestem zadowolony z tych bramek.